Co wydarzy się wkrótce? Aktualizacja wróżby na następny tydzień, na następne dni, najbliższe. Czyli kochani, skupcie się i pomyślcie, co jest ważne w tej chwili. Oglądnijcie cały ten filmik, całą tą wróżbę, cały ten rozkład, ponieważ jest to jedna wróżba bez wyboru, bez grup. Także wszystkich to dotyczy. Kochani moi, witam Was najbardziej serdecznie, jak tylko potrafię. I cieszę się, że jesteście, że tutaj zaglądacie. Bądźcie aktywni na moim kanale, lajkujcie z kciuczkiem w górę moje filmiki. Kochani, piszcie komentarze. Jedno słowo, jedno zdanie, jeden smajlik lub Waszą historię. Napiszcie mi, czy rezonuje ten filmik, ta wróżba, czy rezonują moje wróżby z Wami. Zapraszam Was oczywiście również na wróżby indywidualne, ponieważ tutaj na kanale są wróżby kolektywne, czyli dla wszystkich. A jeśli chcecie osobiste wróżby, to zapraszam Was osobiście. Napiszcie mi e-maila, mój adres e-mailowy znajdziecie na moim kanale. I moi kochani, wtedy powróżę Wam osobiście. Ja wróżę jeszcze na pewno przez WhatsApp, z kart Tarota, z kart Lenormanda, przez WhatsApp, przez Messengera, na podstawie Waszych zdjęć i dat urodzenia dla Was osobiście, jeśli napiszecie, powiem Wam, jakie są terminy możliwe, także zapraszam. Dobrze, już mamy. Więc tak, jaki jest teraz problem obecny, który Was zajmuje? Król Kielichów. Wow, Król Kielichów, czyli jakaś osoba Wam ważna, osoba zakochana, osoba romantyczna, emocjonalna, uczuciowa, delikatna, pełna no, emocjonalności, tak? Ta osoba tutaj, no, przepiękna, tak, subtelna, być może tęsknicie za tą osobą, być może chcecie, by taka osoba przyszła, wróciła, byście poznali taką osobę. Zobaczmy jeszcze, co powiedzą. Być może poznacie kogoś takiego o bardzo dużym potencjale emocjonalnym, uczuciowym. Król Kielichów to oczywiście takie znaki, kochani, żywiołu wody, jak rak, skorpion, ryby. Znaki romantyczne, pełne emocji, umieją mówić o uczuciach. Chcecie, by ta osoba do Was wróciła. Mamy kartę wracacza. Chcecie zdecydować się, podjąć jakąś może decyzję tutaj. Jesteście być może tutaj w czasie podjęcia jakiejś ważnej decyzji. Patrzycie się, zastanawiacie się, przyglądacie się. Chcecie wyjaśnić z tą osobą jakieś sprawy. Macie nadzieję, że wszystko da się wyjaśnić i że ta osoba do Was wróci, tak? I że otworzy się jakaś nowa szansa, że otworzycie się na tą osobę i ta osoba otworzy się na Was. Taki jest temat tej wróżby. Co wydarzy się wkrótce? Rycerz Kielichów. Wow, kochani. Mieliśmy Króla Kielichów, teraz jest Rycerz Kielichów, czyli ten Król Kielichów zawalczy tutaj o tę relację, o ten związek, czy o Was, tak? Rycerz, czyli jakaś wiadomość, jakieś, właśnie jakiś powrót, jakaś walka, ktoś wraca, być może tutaj stara się, tak? Żeby się zobaczyć, spotkać, ktoś pisze wiadomość. No zobaczmy jeszcze, co pokażą karty, co wydarzy się wkrótce z tym rycerzem kielichów, czyli rycerz walczy o emocje, tak? O znowu piękne, romantyczne chwile. Chce tutaj powrócić, chce napisać szczęście, które zostało przerwane raptownie, kosa. Zostaliście czymś zranieni, poranieni, zostało coś zablokowane. Fałsz, maski, nie do końca. Aha, fałsz. Mhm.
No, ten rycerz będzie chciał porozmawiać tutaj, tak? Jakaś sytuacja jest między wami nerwowa i napięta, ponieważ tutaj jest jakiś fałsz w tej relacji, tak? Jakaś nieszczerość, udawanie, czy zdrada, czy nieuczciwość, czy po prostu, no, ktoś tutaj z was nie pokazywał autentycznej swojej twarzy i szczęście, które było krótko, a krótko powierzchownie i zostało przerwane, zablokowane, tak? Raptownie zakończone. I ten rycerz będzie chciał być może tutaj zawalczyć o rozmowę, o nową komunikację, o to, by porozmawiać, tak? Tylko uwaga, żeby się nie pokłócić, bo tutaj sytuacja w tej karcie ptaków jest nerwowa. Ten rycerz zastanawia się, tak? Tutaj mamy dwójkę monet, czyli chce podjąć decyzję, co zrobić, czy napisać, czy nie napisać, czy wrócić, czy podjąć jakąś próbę walki o tą relację. Także, kochani, myślę, że tu wszystkie nieuczciwości, fałsze powinny być w takiej rozmowie rozsądnie, spokojnie wyjaśnione, jeśli ten rycerz, ten król kielichów i ten rycerz kielichów tej wróci, tak? I będzie chciał porozmawiać, nawiązać kontakt i komunikację, to uważajcie oczywiście, żeby się tutaj nie zranić znowu, tak? No i wtedy porozmawiajcie o tym, co było nieuczciwe w waszej relacji, dlaczego doszło do problemów i do konfliktów, czy do frustracji. Taka wróżba na dzisiaj. Dziękuję Wam, kochani moi, bardzo serdecznie za obecność. Do usłyszenia już wkrótce.